Francis Hodgson Burnett, Tajemniczy Ogród Rozdział jedenasty pod tytułem Gniazdko mysi królika Przez kilka minut stał rozglądając się dookoła, podczas gdy Mary przyglądała się z kolei jemu. Potem zaczął ostrożnie posuwać się naprzód, może ostrożniej i ciszej jeszcze niż Mary, gdy weszła tu po raz pierwszy. Oczy jego zdawały się wszystko dostrzegać i drzewa szare z szarymi zasłonami wijących się po nich i zwieszających się festonami z gałęzi pnączy i gąszcz splątanych gałązek na murach i trawie i altany z barwinka z kamiennymi ławkami wewnątrz i wielkimi kamiennymi wazonami Nigdy bym nie myślał, że kiedykolwiek zobaczę to miejsce, rzekł wreszcie szeptem. A wiedziałeś już o nim? spytała Mary. Mówiła głośno. Dick dał jej znak ręką. Musimy rozmawiać cichuteńko, powiedział. Bo nas jeszcze kto może usłyszeć i znaleźć. O mój Boże, zapomniałam zupełnie rzekła Mary, wylękniona kładąc rękę na ustach. Czy już dawniej wiedziałeś o tym ogrodzie? Spytała powtórnie, gdy nieco się uspokoiła. Dick zrobił głową potakujący ruch. Marta mi mówiła, że jest tu ogród, do którego nigdy nikt nie wchodzi odrzekł. Zawsze byliśmy ciekawi, jak też wygląda. Zatrzymał się, rozglądając dookoła na cudny, szarawy gąszcz nad swą głową, a okrągłe jego oczy wyglądały na dziwnie uszczęśliwione. Oj, co tu gniazd będzie, gdy nadejdzie wiosna, rzekł. Tutaj to w całej Anglii najlepsze miejsce do budowania gniazdek. Nikt tu nie wchodzi, a gąszcz drzew i róż tyle można gniazdka zakładać. Dziwię się, że wszystkie ptaszki z wrzosowisk tu się nie zlecą, by tu gniazdka swe budować. Mary znów nie zdając sobie z tego sprawy, uchwyciła go za rękaw. Czy będą tu róże? Wyszeptała. Możesz mi powiedzieć? Bo ja myślę, że może one wszystkie poschły. Oj nie, nie wszystkie! Odparł. Niech no panienka spojrzy. Podszedł do najbliższego drzewa, starego bardzo, którego kora pokryta była grubą warstwą szarego mchu, a gałęzie poobwieszane splątanymi pędami róż. Wyjął z kieszeni duży nóż i rozciął jeden z pędów. Mnóstwo tu suszków, które trzeba porozcinać, rzekł. I duża część drzewa sucha, ale w zeszłym roku puściło jeszcze świeże pędy. Ten na przykład całkiem nowy. To mówiąc, wskazał na odrośl, która miała brunatno-zielony kolor, nie zaś suchy szary. Mary dotknęła gałązki z pewnym rodzajem czci i zapału zarazem. Ta tutaj? Rzekła. Czy ona całkiem żywa całkiem? Dick pokazał zęby w szerokim uśmiechu. Taka żywa jak panienka albo ja. Odparł. Jaka ja jestem szczęśliwa? Wyszeptała. Tak bym chciała, żeby wszystkie te drzewa żywe były. Obejdźmy najlepiej ogród dookoła i policzmy, ile jest zeschniętych, ile żywych. Dziewczynka drżała z zapału. Dick niemniej był przejęty. Szli więc od drzewa do drzewa, od krzewu do krzewu. Dick nie wypuszczał noża z ręki i pokazywał różne rzeczy, które jej się cudem wydały. Rosną one wprawdzie dziko, rzekł. Lecz te silniejsze ostały się. Słabsze poschły, lecz za to inne rozrastały się i rozrastały i puszczały pędy młode aż dziw. Niech panienka spojrzy. I nagią, grubą, szarą, jakby suchą gałąź. Mógłby kto myśleć, że to drzewo suche aż do korzenia, ale ja temu nie wierzę. Przytnę przy ziemi to zobaczymy. Przyklęknął i naciął bezlistną gałąź trochę nad ziemią. A co, nie mówiłem? wyrzekł uradowany. W środku drzewo żywe, zielone. Niech panienka zobaczy. Zanim to wyrzekł, Mary klęczała już na ziemi, cała pochłonięta i we wzrok zamieniona. Kiedy takie zielone i wilgotne, to żyje, tłumaczył, a jak w środku suche i łatwo się łamie, jak ten tutaj kawałek, który odciąłem, to już po nim. Ten otopień gruby jest żywy i te świeże gałązki z niego puszczają. Jak się suszki powycina od kopie dookoła i będzie się starannie miało nad nim, to zupełnie wydobrzeje. Zatrzymał się, wzniósł wzrok ku górze na zwieszające się i pnące gałązki i dodał. W lecie to tutaj będzie cała powódź róż. Chodzili od krzewu do krzewu, od drzewa do drzewa. Dick był silny, nożem zręcznie się posługiwał, wiedział, gdzie suchą gałąź wyciąć, umiał określić, która rzeczywiście martwa, a w której mimo pozoru, życie młode zamknięte. Po upływie pół godziny Mary zdawało się, że teraz i ona potrafi to wszystko, a gdy Dick nacinał sucho wyglądającą gałąź, miała ochotę krzyczeć z radości, gdy dostrzegła najmniejszy cień wilgotnej zieleni. Łopatka, grabie, motyka przydały się ogromnie. Dick pokazał dziewczynce, do czego użyć grabi, gdy on korzenie obkopywał i ziemię wokół nich poruszał i dostęp czynił dla przepływu świeżego powietrza. Pracowali pilnie koło jednego z największych pni róży sztamowej, gdy naraz Dick dostrzegł coś, co mu okrzyk zdziwienia z piersi wyrwało. – Co to? – zawołał, wskazując na trawę o kilka kroków od siebie. – Kto to zrobił? – Było to jedno z oczyszczonych miejsc naokoło zielonych kiełków. – To ja. – Odparła Mary. A ja myślałem, że panienka nic się nie zna na ogrodnictwie, zawołał. No bo się nie znam, odrzekła. Ale one takie były malutkie, a trawa wokoło nich taka gęsta i silna, że wyglądało, jakby miejsca nie miały, jakby im tchu brakło, więc im zrobiłam miejsce. Nawet nie wiem, co to są za kiełkujące rośliny. Dick znów ukląkł na ziemi i zaśmiał się swoim szerokim śmiechem. Miała panienka rację rzekł. Żaden ogrodnik inaczej by panience nie powiedział. Teraz wyrosną aż do nieba. To są krokusy i pierwiosnki, a te oto to narcyzy. Potem wskazując na inny kawałek dodał: a to żonkile. Oj, będzie cudny widok. Biegał od jednego miejsca do drugiego. To panienka huk roboty zrobiła, jak na taką małą. Rzekł patrząc na nią. Ja teraz jestem tłuściejsza, rzekła Mary, i wiele silniejsza. Dawniej to zawsze czułam się zmęczona, ale gdy kopię to się wcale nie męczę, a tak lubię wąchać ziemię świeżo skopaną. Dla panienki to bardzo zdrowo, rzekł Dick kiwając głową z powagą. Nie ma na świecie nic milszego jak zapach czystej, świeżej ziemi, z wyjątkiem może świeżych wyrastających z niej roślinek, gdy deszczyk wiosenny jest skropi. Kiedy pada, to bardzo często idę na wrzosowisko, pod krzakiem się kładę i słucham słodkiego poszumu spadających kropli na wrzosy i wącham, a wącham. Matka mówi, że mi się koniec nosa tak rusza jak królikowi. A nie zaziębisz się? pytała Mary, patrząc na niego z podziwem. Nigdy w życiu nie widziała takiego zabawnego chłopca, a może tak miłego? Ja zaziębić się? rzekł z zabawnym grymasem. Nigdy jeszcze nie byłem zaziębiony, odkąd na świat przyszedłem. Nie wychowali mnie na panicza. Biegałem po wrzosowisku jak królik, czy deszcz, czy śnieg, czy słońce. Matka mówi, że się tyle świeżego powietrza nałykałem, że się już nigdy nie zaziębie. Taki jestem zahartowany, jak stal w ogniu. Przez cały ten czas Dick nie przestawał pracować. Mary zaś pomagała mu grabiąc lub odrzucając chwasty. Ale będziemy tu mieli huk roboty, rzekł do niej naraz rozradowany oglądając się dookoła. A czy wrócisz tu, żeby mi pomóc?" prosiła Mary. Jestem pewna, że i ja już dobrze mogę pomóc tobie. Umiem kopać zielska, wyrywać i wszystko, co mi każesz zrobić. Przyjdź, Diku. przyjdź koniecznie. Jeżeli panienka chce, to co dzień przyjdę, czy będzie deszcz czy słońce." Odparł z godnością. To najładniejsza, najmilsza zabawa, jaką w życiu miałem. Zamknięty tu i budzący się do życia tajemniczy ogród. Jeśli przyjdziesz, jeśli mi pomożesz naprawdę ożywić ten ogród, to ja, to ja, to ja nie wiem, co zrobię." dokończyła bezradnie cóż bowiem zrobić mogła dla takiego chłopca ja panience powiem co panienka zrobi rzekł dick ze swym promiennym uśmiechem panienka utyje a głodna będzie jak lisiak młody i nauczy się rozmawiać z gilem jak ja będziemy mieli moc uciechy począł chodzić tu i tam spoglądając zamyślony na drzewa mury i krzewy nie chciałbym go zrobić podobnym do ogrodu zwykłego wymuskanego wyciskanego, przycinanego rzekł Ładniejszy jest tak z dziko rosnącymi, pnącymi się i czepiającymi siebie wzajem różami, prawda? Ja nie chcę, żeby on był porządny, rzekła Mary z przestrachem. Jakby był taki strasznie porządny, to by przestał być tajemniczy. Dick począł gładzić swą rudą czuprynę nieco zmieszany naraz. Tak, to z pewnością tajemniczy ogród, rzekł, a jednak tak mi się zdaje, że prócz gila jeszcze tu ktoś wchodzić musiał przez tych dziesięć lat. Ale drzwi były na klucz zamknięte i klucz schowany rzekła Mary. Nikt wejść wszak nie mógł. Tak to prawda, odrzekł. Dziwne to miejsce. Mnie się jednak zdaje, że później niż dziesięć lat temu obcinano gałęzie tu i ówdzie. Ale jak to możliwe, rzekła Mary. Dick przyglądał się gałęzi róży sztamowej i głową potrząsał. Tak, jak to możliwe, wyszeptał. Skoro drzwi były zaryglowane, a klucz schowany... Mary zdawało się, że jakkolwiek wiele już lat przeżyła, to jednakże nigdy nie zapomni owego pięknego ranka, kiedy jej ogród począł rosnąć. A rzeczywiście tego rana zdawał się zacząć rozwijać. Kiedy Dick zaczął ziemię oczyszczać pod siew, przypominała się jej piosenka, którą Bazyli śpiewał, gdy ją chciał drażnić. Konwalie mają kształt dzwonków i kampanule i dzwonki. Posadzimy je, rzekła Mary. Konwalie tu są, już je widziałem. Rosną za gęsto, trzeba je będzie rozsadzić, ale moc ich tu jest. Te drugie to dopiero po dwóch latach kwitną jak się je zasieje, ale mogę flance przynieść od nas, bo je w ogródku mamy. Czemu panienka chce je zasadzić? Wtedy Mary opowiedziała mu o Bazylim i jego rodzeństwie w Indiach i o tym jak ich nie cierpiała i jak oni nazywali ją panną Mary kapryśnicą. Tańcowali około mnie i śpiewali. Panno Mary Kapryśnico, odwróć zagniewane lico Czy w ogródku rosną kwiatki, róże dzwonki i bławadki. Przypomniało mi się to właśnie, ciekawa byłam czy istnieją kwiatki jak dzwonki. Zmarszczyła czoło i, jakby ze złością, uderzyła grabiami w ziemię. Ale ja nie byłam taka kapryśnica jak oni. Dick się śmiał. Ej! zawołał, rozdrabniając ręką ziemię i wdychając jej zapach. Zdaje mi się, że nikt nie potrzebuje kaprysić, jak się ma wokoło siebie kwiatki takie śliczne i tyle cudnych dzikich rzeczy, co tu się pną i zwieszają i innych, co domki z gniazda sobie budują, a ćwierkają i śpiewają. Prawda? Mary, klęcząca obok niego i podająca mu nasionka, zwolna czułko rozmarszczyła: Diku, jesteś tak miły, jak marta mówiła. Lubię cię, jesteś już piątą taką osobą. Nie byłabym nigdy myślała, że będę lubiła aż pięć osób. Dick usiadł na piętach, jak marta, gdy czyściła kominek. W przekonaniu Mary wyglądał zabawnie i uroczo zarazem, ze swoimi okrągłymi oczyma, czerwonymi policzkami i zabawnym zadartym nosem: Tylko pięć osób panienka lubi? zawołał. A kto są ci czterej pozostali? Mary poczęła wyliczać na palcach: matka twoja, Marta, Gil i Ben Weatherstaff. Dick zaczął się śmiać tak, że musiał sobie dłonią usta zatknąć. Ja wiem, panienka na pewno myśli, że ze mnie dziwny chłopak, rzekł, ale ja znów myślę, że panienka jest najdziwniejszą dziewczynką pod słońcem. Wtedy Mary zrobiła coś dziwnego: pochyliła się ku niemu i zadała pytanie jakie jej nigdy przedtem nie było do głowy przyszło. A ty, czy mnie lubisz? spytała. Ojoj! Odpowiedział serdecznie. Jeszcze jak? Strasznie panienkę lubię i jestem pewny, że Gil tak samo lubi panienkę. To byłoby dwóch już przyjaciół, rzekła Mary. Dwóch własnych przyjaciół! Po czym oboje zaczęli pracować jeszcze pilniej i radośniej niż przedtem. Mary przelękła się i zmartwiła, gdy usłyszała dzwon podwórzowy wzywający na obiad. Będę musiała już iść, rzekła smutno. A i ty pewnie musisz wracać, prawda? Dick uśmiechnął się. Mój obiad nie trudno zabrać ze sobą, wyrzekł. Matka mi zawsze do kieszeni cokolwiek włoży. Podniósł kurtkę strawy i wyjął z kieszeni niezdarne zawiniątko z czystej chustki niebieskiej w białą kratkę. Były w niej dwa grube kawałki chleba z kawałkiem czegoś jeszcze po środku. Zwykle dostaję sam chleb tylko, objaśnił Dick, ale dziś matka dołożyła mi kawałek tłustej słoninki. Mary pomyślała, że to dziwny obiad, ale Dick zdawał się bardzo z niego zadowolony. Niech panienka spieszy się zjeść, rzekł. Ja też się prędko z moim uwinę. Jeszcze tu trochę popracuję, zanim do domu pójdę. Usiadł na ziemi, opierając się o drzewo. Zawołam tu sobie Gila, powiedział. Dam mu skórkę słoniny do dziobania. Gil bardzo lubi tłustości. Mary trudno było się z nim rozstać. Naraz wydało jej się, że dik to wróżka leśna, która zniknie i której nie zostanie, gdy po obiedzie wróci do ogrodu. Wydawał się jej zbyt dobry, by mógł być rzeczywistością. Zwolna podeszła na pół drogi ku krzewom, po czym zatrzymała się i zawróciła. — Cokolwiek by się stało, nigdy nic nie powiesz? — rzekła. Czerwone jak maki policzki chłopca wydęte były pierwszym kęsem chleba ze słoniną, lecz usiłował zachęcająco się uśmiechnąć. — A gdyby panienka była myśli królikiem i pokazała mi swoje gniazdko, czy sądzi panienka, żebym komukolwiek powiedział? — Nie, ja nie jestem taki. — Panienka może spokojna być jak myśli króliczek — i Mary rzeczywiście była całkiem spokojna. Koniec rozdziału 11 z wszystkich 27. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę pod filmem, subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no i koniecznie poleć go swoim znajomym. Z góry dziękuję, do usłyszenia w kolejnych publikacjach. Hej!